Dzień dobry wszystkim, dzień dobry tu z tej strony. Witamy z pokładu Renault. Dzisiaj lecimy sobie renóweczką, dnióweczka rozpisana na jakieś 12 godzin. Startowaliśmy o 5.05, udajemy się teraz do Zaltbommel na załadunek i lecimy do Belgii na zrzutkę. Znowu pobieramy w Belgii i kolejna lokacja też będzie Belgia. Dzisiaj będzie troszeczkę latania. Burdelowy włączone. Także zaczynamy dnióweczkę. No i jesteśmy, zbliżamy się do pierwszej lokacji. Ja to powiedziałem Zaltbommel, przepraszam, pomyliłem się. Jesteśmy w Walwajku. Zobaczymy, co nam tutaj teraz załadują. No to sobie postoimy. Pan bramowy, powiedzmy, że bramowy przekierował mnie na koniec kolejki. 7 luf jeszcze przed nami jest. Jesteśmy chyba 8 w kolejce, także oj, będzie poślizg. No ale co zrobicie, jak nic nie zrobicie? Ja jestem na czas, ale przede mną 7 zestawów. No to czekamy. Także widzicie, zapierdziel z rana. Wszystko pełne. Trzeba czekać. A ja lecę na Belgię, czyli będzie spory poślizg. No i ruszyliśmy sobie, wyjeżdżamy z firmy, załadowaliśmy sobie 9 pełnych koszów paczkami i ciśniemy sobie teraz do Ardoje, 199 km, kierunek Belgia, panie i panowie. Mamy już lekki poślizg, powinniśmy być na 8.50, a będziemy na 9.07 przez tą kolejkę, co nas spotkała. A jeszcze zobaczymy, bo to jest Belgia. A co w Belgii? Wieczne korki. Także może się troszeczkę obsunąć jeszcze. No, jak będzie więcej jak pół godziny poślizgu, no to trzeba będzie dzwonić na control room i zameldować. Wtedy może nam coś zdejmą. No, tak żeby nie było. Ok. Lecim powoli, sobie lecim. I mamy Belgię. Za 1 km, panie i panowie. O, szukamy powolutku pompy. Jakieś pompy parkingu, żeby się zatrzymać i zmienić kraj rozpoczęcia na Belgię. Żeby nie było. Żeby nie zapomnieć, gdyż później mandaty są bardzo, bardzo wysokie. Taka sytuacja hemoglobina, woda mineralna, elektrolit z akumulatora i burdelowy. No i mamy Welcome to Belgium. Tor. No i mamy pompę z parkingiem. Pierwsza możliwa, która się trafiła 5 km w Belgii. I zjeżdżamy sobie. Szybka zmiana tacho, fajeczek i ciśniemy dalej. A ile jeszcze? 150 przed nami, panie i panowie. No i zjechaliśmy sobie na pobocze. Nie będę po parkingach tam jeździł, bo cholera wie jak tam z miejscem. No to lecimy z tematem. Wydrug nie, wpisz kierowca, tak. Kraj rozpoczęcia, tak. Belgia, tak. Wpis zachowany, dziękuję. Pyk, wyjście. I co, możemy lecieć dalej, tyle że ja sobie najpierw idę zajarać fajkę. O, na belgijskiej ziemi, a jak? I elegancko tacho zmienione i lecimy. I lecimy sobie dalej. Tutaj przelecimy sobie przez pompkę. Pyk, myk, fyk. Tędy będzie szybciej, bo tam chłopaki zamulali. I o, kto chce nowego Mercedesa? A jest miejsce. Nie ma źle. Uściotta. No tak, ale to nie ta godzina. Będzie 18. To będą na dupach siedzieć, bo nie będzie gdzie zaparkować. Taka sytuacja. Jak tam? Wolne czy niewolne, bo nie widzę. Chyba wolne. Okej.
lecimy dalej. No i coś się zesrało. Policji, jedna fura, druga. O pierdziele, panie, coś się grubo dzieje. A my mamy koreczek na Antwerpii. Zaraz trzeba do kontrolu roomu dzwonić, że będzie godzina poślizgu na chwilę obecną. Jagnie korki na Antwerpii. To się trafił traktorzysta i tak sobie już jedziemy. Z 15 minut wszyscy za nim. Elegancko, elegancko. Kurczę, mógłby tym traktorem zjechać, przepuścić te samochody i znowu się włączyć do ruchu. Nie, ni chuja. Cały czas szoruje prosto przed nami. Aj, 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 aj. Traktorzyści, traktorzyści. No i dojeżdżamy, wreszcie dojeżdżamy. Czas najwyższy, bo już mi tutaj pauza mruga. Mam wylatane 4.15, a do celu 400 metrów. Tutaj zrzucamy 4 kosze i ładujemy 180 pustych. Ale mówię, nie ręcznie, tylko maszyną. Tak wjeżdża, łapie, pek i wstawia. Także taka sytuacja. No i mamy to, mamy pierwszą lokację z opóźnieniem 1,5-godzinnym. Dobra, nawijam rogala i dokujemy. No i ruszyliśmy, zrzuciliśmy 9 pełnych wózków i zapakowaliśmy 160 pustych i teraz lecimy też do Belgii, ale już w stronę Holandii. 109 km mamy na rozładuneczek. Patryk coś mówi, że tam jest trochę kiepska lokacja. Czy może nie kiepska, bo to jest duża firma, ale na wylocie później korki się też robią, także może być ciekawie. Ale zobaczymy, no. Poznaję dopiero robotę. Pierwsze adresy. Jeszcze na nich nie byłem, także wszystko przede mną. Dobra, przestanie piszczeć? Przestało. Powyżej 30 km na godzinę się wyłącza. Jak za długo stoicie, to komputer się pyta, co robicie. No, a jak ruszycie, 3 dychy przekroczy, przestaje trąbić. Taka sytuacja, piękna pogoda znowu dzisiaj. Na razie pokazuje 9 stopni. Tak, 9 stopni. No i co? No i no się cieszy, dzisiaj długi dzień mamy. O, czerwone, postoimy. Długi dzień dzisiaj mamy. Planowo, jak mówiłem, do godziny 17 tam ile? 25, ale mamy obsuwę. Jak mamy obsuwę, no to będziemy, myślę, po 6 na pewno na bazie. Jak nic nam nie zdejmą. Pogoda piękna dzisiaj. Tylko szkoda, że Belgia wypadła, bo mówię, w Belgii cały czas korki. Korek, korka, korkiem pogania. A jakbyśmy wylatali po Holandii, to praktycznie wszystko byłoby na czas i jeszcze miałbym czas, żeby sobie dłuższe pauzy wykręcić, oczekiwać na załadunek, bo pewnie bym się wyrobił wcześniej. A Belgia nie. Antwerpia to jest stanie, kto jeździ, ten wie, jak to jest na Antwerpii, na Brukseli. Nie ma wtedy co patrzeć na pleningi, bo to się nie sprawdzi nic, nigdzie i nigdy chyba. Chyba, że dobudują 20 pasów. Są powiedzmy 4, zrobił na autostradę 20-jezdniową, a i tak będą korki. No, dobra, no co? Lecimy sobie, lecimy. 108 km, Renatą dzisiaj, latamy hardkorową. Renatka też wynajmowana. I taka sytuacja hemoglobina, że trochę mi się chce spać, powiem wam. Trochę mnie muli. Wczoraj po robocie polatałem sobie kiksem. Troszeczkę było 200, ale nie w mieście. Przylazłem do domu i nie, 2 godzinki muszę się drzemnąć. Się drzemłem, wstałem gdzieś koło po 19, zrobiłem żarcie do roboty i co? I dalej spać. I tak sobie spałem po 4. I taki jakiś jest teraz. Chyba ktoś mówi, jajeczko mi nie wlazło. O, dobrze jest. Licznik zresetowany. Można ci iść dalej.
No i zbliżamy się powolutku. Jeszcze zostało 2,7 km. Tutaj, kurczę, nie wiem co to jest, ale dzielnica chyba jakaś portowa. Tak mi się coś zdaje. O, tu jakiś wydobywałem piasek. Dobre. Firmą pogania. Torowisko. Przelecimy elegancko. Pach. Dziura na dziurze, jak to w Belgii. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna. No i zaraz się okaże, co to za lokacja. Czy taka przepieprzona, czy będzie malina. Okidoki. Ile tam? 2 kilometry jeszcze. No i taka sytuacja, że musimy sobie cofać, bo jest zdupczony most. Ale jaja, gościu kiwnął, że mamy cofać się. No, to ładnie teraz. No to ładnie. Elegancko. Muszę sobie wycofać w tamte skrzyżowanie. Za nami. Gościu za nami też cofa. I jeszcze jeden zielony czeka, przepuszcza. O, życie! Życie jak w Madrycie. Tam coś piłują szlifierom, także... Masakra. A to będzie poślizg. Kolejny. No i okej. Jakoś to trzeba będzie objechać teraz. Ale dobra. Katarina znalazła drogę, także... Łogień! Troszeczkę nam się wydłużyło. 2,3 km. Hardkorowego mamy do zrobienia. O, taka to lokacyjka. Ciśniem dalej. Dobra, objechaliśmy to, widzicie? Objechane. I lecimy dalej. Przygody muszą być, bo byłoby za nudno, panie i panowie. Ale fabryki, co to jest? Gaz tutaj łupkowy wydobywają? Nie znam się. Ale takie rurociągi, to tylko mi to do głowy przychodzi. Torowisko, ale dziurska, ja pierdziel. No, taka sytuacja. Pach, firmunie. Tylko tu na taki niedoumiany, niedouczony i nie wie na przykład, co to może być. O, kurwa, jak dla mnie gazownia jakaś. Może się mylę, pewnie się mylę. Ale mają pierdzielnięcie, patrzcie to. O, ja pierdziel. Tu są pokłady stali. No nie wiem, nawigacja się wyłączyła, ale to zdaje mi się, że byłoby gdzieś tutaj. Tararara. I co teraz? I co teraz? Co, wróżka jest? Ale dobra, mamy to. Na wprost. Katonati. To jest to. Tam jedziemy. Dobra. To teraz tak. Muszę zobaczyć, co na papierach i gdzie wjechać. Nie wiem. Próbuję tutaj. Zobaczymy, gdzie mnie przekierują. Bo to jest naprawdę wielkie. Także... Komu w drogę, temu trampki. Jadę do biura. No i mamy to. Muszę jechać na 22 się zameldować. A naprawdę przepotężne firmistrze. Kurwa. Normalnie masakra. No ale cóż. Co zrobicie, jak nic nie zrobicie? Szukamy. Hardkorowo. Ja pierdziel. O, można się tutaj zgubić, można. Kurde, zapiał. Nie, 21-25. Taka sytuacja, powiem wam. Już piszczy. Bo za wolno jadę. A trzy dychy tutaj nie będę gnał.
No i szukamy sobie 22. Tam jest 15. Gdzie tobie wysłali? Panie i panowie, gdzie to ja jadę? Tokio akcje, jest 22. Pararara. To gdzieś tu. Dobra, pakujemy się. 22. To jak już mamy halę 22, to teraz trzeba znaleźć biuro, żeby tutaj wleść. Pa, 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 pa. I co? Chyba gdzieś tam, bo tutaj same doki. Ale jajca. Jasny gwint, no. Na takiej lokacji wielkiej jeszcze w życiu nie byłem. Same doki, a biura nie widać. Gdzie to jest? No i okej, byłem w biurze. Dok 19. Czyli dobrze, żem dojechał. Na 19, czyli tam. Dobra, panie i panowie, do za chwilę, tutaj bez kamery. No i sprawa wygląda następująco. Zadokowałem za trzecim razem. A taki prosty wjazd, no bywa, tak? Bywa, niestety. Kluczyki z wozu oddałem i mam siedzieć w kabinie i czekać. I dziękuję, no to ja się biorę za papu. Pyk, pyk, pyk. Zrobimy papu. Pauzę od razu wykręcę sobie. 15 sobie szczelę. Tutaj, o. 30 mi nic nie da, a myślę, że szybciej się wyrobi. A 30 trzeba będzie gdzieś zrobić w trakcie, nie wiem, przemieszczenia się do tego, do Holandii, bo jeszcze mam kilku klientów. No i tak zrobimy, tu 15 i 30 gdzieś po drodze. No, teraz jesteśmy pod Antwerpią i do kolejnego mamy 88 km do Haperen, niedaleko Eindhoven, także już tam swoje rejony. Ok. I elegancko. Ryż z jajkiem wchodzi. Czekamy na rozładunek. I elegancko, i tak ma być. Okidoki. Jem dalej, widzimy się później. No i jednak wykręciłem sobie tutaj nie 15, tylko 45, tak żeby zresetować zegar. Lecimy sobie teraz 87 km już na Holandię. I no trzeba jakoś stąd wyjechać, kurwa, tu na żeś wjechał, jakoś wyjedziesz, nie panikuj. Na Holandię i tam mamy jeden załadunek, rozładunek i jeden załadunek do nas już na bazę, czyli dwa załadunki jeszcze musimy strzelić. Także, dobra, no co? Ja się przemieszczam taktycznie na terenie wroga. I co? Widzimy się później. No, ale tak jak Patryk mówił, faktycznie stąd wyjechać to jest masakra. Patrzcie w lusterko, tam od tego ronda to wszystko jest zawalone tutaj. Tam są światła. Jeszcze jak się jedzie w prawo, tak jak ja, to spoko, ale jak walą na wprost, to to później jest ciężko. Patryk stał od tego ronda godzinę czasu. O. Nam to zeszło dosyć szybko. Dosyć fajnie idzie, sprawnie, więc uciekamy. Pach, 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 wolne. Łogień. No i teraz jeszcze brameczki. I kierunek Holandia. Pyk, pyk, pyk. I mamy to kartą do tankowania. Mogę od razu płacić sobie za tunel, także malina, malina. A ten już jeździłem, Gixem ten jeździłem, jak do Belgii jeździłem. Także tutaj już te rejony znam. Tutaj już rejony znam. Lecimy w tunel. Hardkorowy. Coś mi naczepa jakoś dziwnie podskakuje. A wypoziomowana, także nie wiem, jakieś dziwne odgłosy wydaje. Jasny gwint, tuna,
Gamoniu, zepsułeś coś, na bank coś rozdupiłeś. Tyle, że w nic nie przywaliłem, także... Kto to wie? Kto to wie, co to się dzieje? Lata, skacze, Jopa! Za 2 kilometry Holandia. No i witamy. Witamy w Holandii. Okej, pięknie, pięknie, że aż mięknie. Teraz mamy stację i od razu kieruneczek i zjeżdżamy sobie przestawić tacho, kraj rozpoczęcia, na Niderlandy. Hardkorowe. Pierdolisz tam, Katarina. Pach, 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 pach. Hamuj tu, na bo wdupisz. Bo to jest próg zwalniający. Opa, nigdy nie kupujcie hamburgerów, cheeseburgerów na pompach, tak jak ja miałem jeszcze w Fosie, jak jeździłem, co się zatrułem. Masakra. Dobra, szukamy miejsce. A miejsca mamy w ciul i jeszcze więcej. Pach, 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 pach. Tutaj sobie pojedziemy i tutaj sobie staniemy na chwilę. Od razu się zajaram. I tak jestem spóźniony. I tak jestem spóźniony, więc tam już jeden czort. Czy to będzie 5 minut dłużej, czy nie? Dobra. Teraz sobie elegancko cofniemy. Gdzie ten R jest? Tutaj jest, tu to jest. Renata ma trochę inaczej. Pach, pach, pach. Elegancko, żeby nas tam nie podjechał, a żebym ja potem stąd wyjechał. Wiecie, co się dzieje? To. Tyle mi wystarczy. I okej. Ręczny los. Skoczył? Dupa, nie skoczył. O. I zmieniamy tachograf. Pach, wydruk nie. Nie. Wpisz kierowca tak. Rozpoczęcia tak. Holandia tak. Wpis zachowany. Pyk, pyk. Wyjdź. I malina. I można iść palić teraz. Elegancka okolica. Elegancki parking. I okolica. Ale czemu? Za płotem las. Nawet w Holandii lasy są. O, nie ma ich dużo, ale są. Dobra. Kończymy powolutku i zawijamy się do kolejnego klienta. Opa. No to komu w drogę? Temu trampki. Pstrygmy kwyk i lecimy sobie. I lecimy dalej w dzicz, w holenderską dzicz hardcore'ową. Oj, tunuś, tak to my tej Holandii nie zbudujemy. Jak będziesz pierdzielił takie kolcopoły hardcore'owe. O, już, czekaj, zaraz będzie te 3 dychy wolne, mogę lecieć. Pach, 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 pach. I już powinno przestać pikać. O, i przestało. Dobra. Do celu 5,7 km. No i gitarka, jesteśmy. To jest tu. Tylko teraz pytanie, czy się będziemy zrzucać, czy będziemy przypinać na czepę. Taka sytuacja. Ja sobie tutaj rogala zawinę i sobie wjadę tutaj pod piątkę i tutaj stanę. No i gitara. Gościu odjechał i mam zrobić podmiankę na czep. Także ja się pakuję do doku, przepinkę zrobimy i lecimy na son. Bebek, na depot. I elegancko, stary, praktycznie od strzała. Nawet się nie będę musiał wyciągać. Oj, okiroki. Otwieramy. Tu muszę zgłosić, bo ktoś popsuł. Taka sytuacja. Pyk, pustego zostawiamy, a zawijamy sobie pełną naczepkę.
elegancko. Siedzimy. Kurna, ino nie z tej strony. No co jest? A, taki system. Okej. Lecimy. Raz, ale pokrętane kable. Masakra. Czekajcie, rozplączę sobie to. No i gitara, kable sobie rozplątałem. Teraz elegancko. Kopyta w dół. Hardcore. Żeby nie było. Pach, pach, pach i na momencie uciekamy. Ok. Teraz wajcha. Siodło zluzowane. I spadamy. Na przepinaczka. I bierzemy to. Dobra. Jesteśmy. Kunia do góry. Strygmy kwyk. Jest. I cofamy. Ciofaj, ciofaj, będzie słychać. I chyba siadło. Teraz D. No, przemiel na D. Jest. Siedzi. No to zajebiście. Luz, zapłon. I idę podłączać. No i ruszyliśmy sobie, ruszyliśmy już przeczepieni. Papiery odebrane, 23 baki na czepie mamy. Z tym ciśniemy do depot Son, 28 km. Tam będzie zrzuteczka i wtedy lecimy do Uden po ostatni załadunek i zrzucamy gdzie? U nas na firmie, tak jest. Tak jest i na tym wtedy zakończymy. Nie wiem nawet ile jest tego tyłu, na pewno grubo ponad godzinę, no ale cóż, Belgia mnie tak załatwiła. Belgia. Stryk, myk, fyk, elegancko się przemieszczamy. No i przesmyczyliśmy się. Rozładowani, rozładowani. W trakcie jak tutaj jechałem, to gdzieś mi tam przerwało. Bateryjka się wyczerpała, troszeczkę podładowałem, ale zarazowo może siąść, także wiecie co jest 5. I co? Rozładowałem się, teraz lecę do Uden po załadunek i uciekam do siebie na bazę. Także może już na tym zakończymy. Też żeby to nie miało 5 godzin później, bo nikomu się tego nie chce oglądać i słuchać moich kocpołów. Także co? Ja się z wami żegnam. Trzeci dzień w pracy, gdzie sam jeżdżę. No i do następnego, rodacy. Hehehe